To była bardzo udana konferencja. Poruszano wiele tematów, które rzeczywiście mają kluczowe znaczenie dla problematyki mowy nienawiści w debacie publicznej. Dzisiaj z mojej perspektywy bardzo interesujący był wątek Polski, czyli dyskusja wokół zmian kodeksu karnego. Czy potrzebne są takie zmiany, żeby w przepisach, które odnoszą się do mowy nienawiści, były również wymienione takie przesłanki jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa, niepełnosprawność, wiek. Są dwie opinie rządu do dwóch projektów, które proponują właśnie takie zmiany, bardzo negatywne. I na sali padła jasna odpowiedź ze strony przedstawiciela organizacji artykuł 19, że problemy w tej chwili współczesnych społeczeństw, również w Polsce, co pokazują badania Agencji Praw Podstawowych, są takie, że nienawiść wobec osób LGBTI jest bardzo poważnym zjawiskiem. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie również w zmianach prawa, między innymi kodeksu karnego. Odniósł się też do tego na końcu minister Boni, mówiąc, że po tej konferencji zostaje z wieloma pytaniami i również z zadaniami dla administracji rządowej. Było widać wyraźnie, że nawiązuje do tego wątku dyskusji. Oczywiście ta dyskusja nie była o prawie, ona była przede wszystkim o mobilizacji społecznej, o tym, jak powinno się społeczeństwo, młodzi ludzie aktywizować, jak powinno się również młodzież edukować po to, żeby rzeczywiście prawo było tą ostatnią reakcją, a nie podstawowym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z mową nienawiści.